Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jesteśmy w sercu Puszczy Świętokrzyskiej, 450 metrów nad poziomem morza. Obok mnie Adolf Kudliński, przez jednych uwielbiany za swoje różne przekazy medialne, internetowe, a niektórzy po prostu mają różne zastrzeżenia. Nieważne. Proszę powiedzieć, co sprawia, że mieszczuchy przyjeżdżają tutaj do Pana? A co sprawia, że mieszczuchy nie chcą chodzić do lekarza, tylko chcą się leczyć naturalnymi ziołami? Co sprawia, że mieszczuchy chcą poznawać zioła lecznicze? Co sprawia, że mieszczuchy chcą dłużej żyć? Co sprawia, że mieszczuchy przyjeżdżają tutaj i jedzą normalny chleb, czy normalne jajka? I to jest właśnie to. To przyciąga ludzi. Ludzie się ocknęli, ludzie przejrzeli i ludzie po prostu zaczynają zdrowo myśleć. Chociaż oczywiście nie wszyscy, ale tak liczmy, że 40-50% to już jest duży plus. Bo pozostali to są ludzie skazani na zagładę. Tak bym to określił. Chyba, że się ockną. No właśnie, no ale to co z tymi pozostałymi? Jak się nie oskną, to co? Wiesz, to jest, sytuacja jest taka. Jeżeli ludzie nie dojrzeją do pewnego momentu, będą w dalszym ciągu się, wiesz, podniecać sklepami wielkotowarowymi, wielkopowierzchniowymi, a nie takimi malutkimi sklepikami, nie polską naturalną żywnością, tylko sprowadzoną z Unii Europejskiej, czy wiesz, z chemią, czy bez chemii, wszystko jedno, czy zmodyfikowaną, z GMO i tak dalej, no to ludzie będą musieli zginąć. Niestety, takich ludzi już nie uratujesz. Oni są już skazani na zagładę, bo oni się nie ockną. A Ale co, jak? że nie będą mogli, będą chorzy, będą, No nie wiem, nie będą mogli. przede wszystkim choroby. No jeżeli zaczynasz jeść świństwo, to musisz w końcu zachorować. Jeżeli będziesz jadł dobre rzeczy, to nie będziesz chorował. Zgadza się? No więc dlaczego mają kupować w sklepach wielkopowierzchniowy, skoro mogą kupić u prostego chłopa, który w miarę jeszcze gdzieś uprawia takie naturalne produkty żywnościowe i produkuje tą naturalną żywność. Natomiast sklepy, to jest wszystko, wiesz, to jest tragedia. No ale nie jest łatwo kupić jednak takim dla normalnego tego mieszczucha, żeby pojechał i znalazł takie miejsce, no. No jest problem. Ja tutaj w tej chwili mam zamówienie na produkcję żywności jabłek. Wyobraź sobie jabłek z tego mojego sadu, ekologicznych jabłek, ponieważ pani spod Sandomierza nie może jeść innych jabłek, a Sandomierz to wiadomo, potęga, jeżeli chodzi o owoce, o Sadownictwo. sadownictwo. I co tam się dzieje? No przede wszystkim króluje Roundup. A jak Roundup, to trucizna. I dlatego nie można podawać tego typu rzeczy ludziom chorym, bo to jeszcze bardziej się ich dobija. I tutaj właśnie ludzie szukają takich małych skupisk ludzkich. Ludzie się łączą w kooperatywy i przyjeżdżają też ludzie z miasta, uprawiają razem z nami ziemię, uprawiają warzywa po to, aby zjeść coś normalnego, coś zdrowego. Czy ty w ogóle znasz smak prawdziwego jabłka? Wątpię w to. Ja znam z dzieciństwa. No, to się zgodzę, to się zgodzę. Pamiętam ten Tak, to się smak. zgodzę. Czy znasz smak prawdziwego chleba? Bez ulepszaczy, polepszaczy, Sam odkładaczy? robię chleb. No jeżeli pieczesz sam chleb, no to ale zależy z jakiej I to mąki powiem jeszcze. nawet, że no właśnie, Z nasz jakiej mąki? mąki polskie, ale skąd ona dokładnie jest, to A no widzisz, teraz zboża są też roundupowane, no chociażby właśnie, rzepak, nie właśnie. rzepak, No to jak wszystko. tego uniknąć? Jak znaleźć to zboże takie, które jest hodowane bez tego roundupu? No właśnie, no widzisz, Pójdzie się my do sklepu mamy nawet. tutaj, tak, mamy gospodarstwo tak 8-hektarowe, więc uprawiamy wszystko bez oprysków. To znaczy co? Owoce, Zboże. mamy zboża swoje, mamy no, owoce swoje, bez oprysków, bez niczego. Wiesz, nasze jabłko leży do teraz. Leży. Wiadomo, że część zgnije, bo to jest naturalny proces, ale to jest jabłko, które czujesz smak tego jabłka. Czujesz jabłko z dzieciństwa, a nie czujesz takiego, że czy czerwone, czy zielone, czy białe, To samo, smak jest albo. ten sam. U nas są inne, u nas są koksy, u nas są przykładowo jabłka, nie te, no. Grabsztyny, papierówki prawdziwe, Papierówkę. takie jabłko czujesz, nie? Czy gruszki klapsy, no to jest właśnie gruszka, czy jabłko, No a to skąd tego. je dostać? Jak już ktoś chce No hodować, wiesz, chce jeżeli uprawiać, ktoś gdzie chce kupić dłużej takie żyć, to krzaki, niech żeby. ucieka po prostu na wieś, niech bierze kawałek pola pod siebie i niech on to pole obrabia, bo to jest podstawa przeżycia. A jeżeli będzie się posiłkował sklepami, które w tej chwili są opanowane przez obcokrajowców, po to tylko, żeby nas wytruć, bo ja uważam, że sklepy wielkopowierzchniowe, sklepy komercyjne, które są nie naszymi sklepami, to nie są sklepy, które dają nam zdrową żywność. Są to sklepy, które po prostu nas trują. Tam jest wszystko zatrute. Czyli nie dość, że jeszcze płacimy, dajmy im pieniądze tym Tak? korporacjom, To jesteśmy to jeszcze w truci. zamian nie dość, że nie Tak? dostajemy tego, co byśmy chcieli, to jeszcze Oczywiście, dostajemy pozdrowie że tak. pierwszym Oczywiście, że rzędzie. tak. Nawet teraz pozbywamy się wodociągów. Nie wiem, czy wiesz.
W Polsce sprzedaje się wodociągi po to, żeby nacje inne obsługiwały nas. No to jest chore. To już jest chore. Przecież do takich wodociągów mają dostęp wtedy oni. Oni doleją to, co zechcą dolać. A my jesteśmy jednak tym narodem słowiańskim, który jest skazany na wyginięcie. I oni tak to zakładają, bo jesteśmy jedynymi, może jedyną nacją. Czyli to jesteśmy zagrożeniem. Jesteśmy w zagrożeniu. Wiesz, w pierwszym kolejności szli ci, co idą z Afryki na przemiał. W drugiej kolejności będą szli Słowianie. I dlatego do Słowian apeluję, nie tylko w kraju, ale również tam, gdzie skąd ty jesteś teraz, w Londynie i tak dalej. Opamiętajcie się, co kupujecie, lepiej sprowadzajcie z Polski smalec. Taki niech wam babcia zrobi, czy dziadek niech wam zrobi. Ale nie jedźcie tego świństwa, które wam tam dają. Bo tam to po prostu jecie to, co was po prostu w ciągu paru dekad, lat wytruje. Będziecie chorować. Nawet uważajcie na podpaski, które stosują kobiety. Robiliśmy właśnie badania na temat podpasek, które używają kobiety. Bawełna. Okazało się tak, bawełna jest randapowana. Najwięcej z Argentyny. I nikt tego nie kontroluje. Nikt tego nie kontroluje, człowieku. Masz żonę i żona nie wie, co sobie wkłada. Znaczy wie, jest ładnie opakowany. No, ładnie opakowany, napisane. I koton tak. Jest. No ale skąd jest no, to? Kot, ale co no, w tym kotonie jest? Tam jest ten glifosyt, nie? Jest ten część tego randapu. Na czymś te farmy muszą pędzić szybko z biurka. No tak, ale kosztem, jakim kosztem? Tak. Jakim no, kosztem? Ja kosztem nas, Słowian. Tak. Zresztą nie tylko Słowian, bo nie wiem, czy inne nacje stosują tego typu podpaski. Wątpię w to. Są nacje, które nie stosują tego typu podpasek. Mają swoje, wielorazowe. A nasze kobiety były ładnie opakowane, albo ładnie to wygląda, a chłonne są. To kiedyś moja mama, czy moja babcia, czy twoja mama, czy babcia nie stosowały tego typu podpasek. Także tutaj chcę uczulić wszystkie kobiety, aby zwracały uwagę na to, co stosują. Bo to jest bardzo istotne dla ich zdrowia. Później mamy rak szyjki macicy. Człowieku, to jest właśnie od tego świństwa. Bezpłodność. Bezpłodność, problemy. Tak. Dokładnie tak jest i to jest wszystko wina tego, co nam daje ta cywilizacja wszechobecna. Chociaż ja gwizdam na cywilizację, tak ci szczerze powiem. Tak. No dobrze, to teraz przyjeżdżają tutaj do Pana i mogą się nauczyć, jak przetrwać. No. Tak, uczymy jak przetrwać, jak przeżyć w ekstremalnych warunkach. Uczymy, jak stać się samodzielnym. Jak stać się człowiekiem, który jak widzisz pójdzie, nazbiera takiego zielska i to zielsko będzie jadł, będzie pił to zielsko i będzie się dobrze czuł. Bo tutaj jeszcze są tereny takie najmniej skażone, Góry Świętokrzyskie, tu jak jesteś na tej wysokości, więc tutaj nie ma jeszcze tych oprysków takich, bo tu nie pryskają. Jest to prawda rzepak, ale nie wiem, czy ktośkolwiek rzepak pryska randapę. Ale są łąki, samosiejki, które dają nam wszystko. Dają nam wszystko. Nawozów jest mało co stosowane. Tutaj, no ja bynajmniej na swoich terenach nie stosuję w ogóle żadnego nawozu, z wyjątkiem obornika końskiego. I to jest ten plus. U mnie jadamy wszystko to, co jest zdrowe. Czyli co? No po kolei, co możemy się u Pana dowiedzieć? Na co się chciałeś dowiedzieć? Przede wszystkim jak rozpoznać... Przyjeżdża taki zielony, ale zielony widzisz, tak, widzisz, Unia Europejska i te markety po prostu nie zaspokajają. I widzisz, że tam jest właśnie to, tak jak Pan mówi, to zagrożenie. I chciałby coś zmienić, zrobić. No, to znajduje tu Pana adres. Przyjeżdża. Powiem Ci prosty, dam Ci prosty przykład. Jeżeli ktoś chce zdrowo rzeczywiście żyć, uważasz, że człowiekowi potrzeba dużo do życia, czy trzeba dużo pieniędzy, nie potrzeba dużo pieniędzy, bo natura daje nam żywność. Przez cały okres letni mamy swoją żywność. Bo no, ale jak rozpoznać? To właśnie. I tu jest sztuka. Widzisz, nie ma teraz na studiach medycznych fitoterapii, czyli ziołolecznictwa. My staramy się uzupełnić tą lukę. My tu szkolimy ludzi, bo na pierwszym szkoleniu zapoznajemy z 60 gatunkami ziół. Jeżeli poznasz 60 gatunków ziół, będziesz wiedział, jak je zebrać, gdzie rosną. To tutaj ile mamy ziół? 60. Tu na tym stole? Tu jest na tym stole 60 gatunków ziół. I teraz te zioła. Czyli tak, ten żółty. No to jest dziurawiec. Nie, to jest jaskier. To jest. Ale jaskier. Okularów nie mam, więc nie będę Ci mógł powiedzieć. Jaskier. Kobylak. Nie kobylak. Co ty? To nie kobylak jest. Kobylak, tak, masz rację. No wiesz, ja musiałbym okulary, jestem. Także można, wiesz, rozpoznać. Czyli 60 ziół nam wystarczy, aby zaspokoić... Tak, aby stworzyć mieszanki ziołowe, które będą przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, no i przykładowo na niestrawność, przede wszystkim na niestrawność. Ale nawet na te ciężkie takie dolegliwości, gdzie no, mówi się, że no to no, włączając to nowotwór. Słuchaj, są mieszanki, nie tylko mieszanki, zwykłe soki, na przykład głupi mniszek lekarski. Korzeń mniszka lekarskiego to jest fenomen, on jest
30-krotnie silniejszy od chemioterapii. Kozu, ten korzeń mleczu, tak zwanego mniszka, tego dmuchawca. Tak. Czy jak to w Anglii nazywam, zęby lwa. Tak go tam u was nazywacie. No nie słyszałem. Ale ja słyszałem, chociaż tam nie mieszka. Także wiesz, zioła to jest podstawa, to jest szansa na przetrwanie, na przeżycie. No dobrze, mamy zioła, trzeba coś jeść. No tak. A uważasz, że tego nie można jeść? Nie, no można, ale to za spokój, ja kalorie, wyjdziemy, kalorie siłę da, żeby pójść w las i coś jeszcze zbudować dom. No to w lesie, słuchaj, w lesie też są rzeczy, które można jeść. Jagody, grzyby, jeżyny, maliny, proszę ciebie, można coś zapolować, upolować. Wiesz, no to nie jest tak. Bo ja to dlatego się pytam, bo kupimy w markecie te jagody, maliny, jeżyny. No. Jeżeli one pochodzą z tych farm, no to one nie dadzą na tej energii takiej. To znaczy, one nas tylko podtrują. Smak mają. To jest na miasto, no weź truskawkę. Ja ci dam truskawkę ze swojej, może nie plantacji, ze swojego zagonu i weź truskawkę sup w markecie i poczujesz smak. To jest tak samo jak z poziomką. Weź poziomkę serbii leśną i weź poziomkę ogrodową, tą już modyfikowaną, nie? Która już jest przetworzona, czy truskawkę. Poczujesz różnicę. No, ale oprócz smaku ma jeszcze to, że zawiera witamin, tego wszystkiego, To jest właśnie budulec, bo to jest tak samo z malinami. Maliny wiejskie, takie wiesz, leśne, a maliny już tak większe, takie piękne, dorodne rosną. No rosną, ale to już nie jest ta malina. Ta malina właściwa to jest ta, co w lesie rośnie. Przepraszam. Co w lesie rośnie i dlatego polecałbym bierać tego typu maliny. A nie każdy zrozumie, że właśnie z takiej maliny, jeżeli truskawki, można siły mieć. Tak, jak nie można mieć? Z malin człowieku przecież. No bo wychowany w mieście je te wszystkie i to nic. No musi coś jeść treściwego. No tak, ja ci powiem prosty przykład. Wychowuj sobie, mało mi kurnie rozjechałeś, jak jechałeś. Widzisz? Ale nie piszczały nic. No, pewnie jakbyś przejechał, to by piszczały. No ale słuchaj, ale widzisz, mamy swoje kurczęta. Te kurczęta rosną na naturalnych paszach. Widzisz, ta kura leci, zbiera trawę. Biega sobie po trawie, kamyczki zje. Robaka zje i tak dalej. I zrób rosół z tego, a zrób z tego. Z takiej kury z marketu kupione. Na pewno jak zjesz rosół z tej prawdziwej kury. Jeden talerz wystarczy i kawałek mięska ci wystarczy. A tu wrąbiesz całego kurczaka i nie wiesz co jesz, czy trociny, czy mięso. To się i sił nie ma. I sił nie ma. A tutaj masz, bo to jest wszystko naturalne. To jest tak jak z dziką zwierzyną. Przykładu sarny, dziki, jelenie i ze zwierzętami hodowlanymi, nie? Jest różnica przecież, nie? W wartościach, zawartościach mięsa. I co z tymi kurami, bo teraz... Sezon na kury? Nie, każą je trzymać, tak? W zamknięciu. No więc właśnie, no był taki przepis, może nie chipować, daj spokój. Jeszcze jakby mieli kury chipować, to ja bym kazał wszystkich tych baranów w Unii zaczipować. Rozumiesz? To dobrze, że ci Anglicy przejrzeli na oczy i wyszli z tego eurokołchozu, bo przecież oni by całkiem zgłupieli, nie? To całkiem się... Jest pan za Brexitem? Oczywiście, że tak. Jestem za tym, żeby Polska z tego kołchozu... Za Polexitem. Tak, nie. No bez przesady, no. Uważam, że Polska też powinna być. No to mówię, Polexit. Tak. To jak Brexit, Polexit. Powinniśmy wyjść. Bo to jest nic dobrego. My jesteśmy teraz płatnikiem netto. My dajemy więcej niż bierzemy. To pytam się, po jaką cholerę? To lepiej wpompować pieniądze w nasz przemysł, tak? I funkcjonować normalnie. Przecież my jesteśmy bogatym, tak, oczywiście. My jesteśmy bogatym państwem. Nie można powiedzieć, że Polska jest biednym państwem. Polska to jest potęga. Jest to piąte państwo w Europie pod względem wielkości i pod względem ilości mieszkańców. I zobacz, Polacy są zdolnymi ludźmi. Tylko, że nas zrobiono baranów. I to poprzez te ekipy rządzące, które tak rządzą. Bo Polska jest potrzebna dla innej nacji. Tereny polskie muszą być oddane. Zobacz, co się mamy dzieje. Mamy dla kogoś pracować, żeby ktoś mógł sobie zyski czerpać, a my najlepiej... A my co robimy bardziej? Jesteśmy na zmywakach, na pomywakach, proszę ciebie. Usługi, dupy podcieramy tym herbaciarzom, proszę ciebie. I to jest właśnie takie życie Polaka na wygnaniu. A jedzie jeszcze nasz prezydent, jeszcze mówi, że on na razie nie może zagwarantować wam tego. Czyli co, jest szansa, aby Polska się wstała z kolan i po prostu... Wszystko zależy od poziomu umysłowego Polaków. Jeżeli Polacy przejrzą na oczy, to wstaniemy z kolan. Ale wtedy będzie strasznie dla tych, którzy rządzili. Bo wiesz, do pewnego momentu można ogłupiać ludzi. Ale jeżeli się Polacy ockną, popatrz, ile jest w Wielkiej Brytanii? Około 2 miliony ludzi. Teraz słyszałem, że chcieli ich wszystkich eksportować do Australii. Nie wiem, ile w tym jest prawdy. Ale w dziennikach tam angielskich ukazały się informacje, że 1,5 miliona ma wylądować w Australii i mają sprzedać ci bogaci, ci, którzy już są tam, wiesz, zaklimatyzowani,
sprzedać swoje domy za 30%, a resztę dopłacimy Australii. Nie wiem, ile w tym jest prawdy, ale mam taką informację tu, w tej ciemnej orzechówce, tak to można powiedzieć. Nie? Jeżeli to jest prawda, no to patrz, jak traktuje się Polaków. Tak. To bliżsi im są bambusy, którzy przyjeżdżają i idą na ten zasiłek, niż potomkowie tych, którzy uratowali dupę podczas ostatniej wojny tym cholernym herbaciarzom. Bo tak można powiedzieć, gdyby nie Polacy, to by ten Londyn był zrównany z ziemią. No tak, Polacy się przyczynili do tego może o 60-70%. Dlatego nie lubię herbaciarzy, ponieważ oni są nie taką nacją, jaką ja sobie wyobrażam. Skoro ja tobie zrobię przysługę, pomagam tobie, a ty później kopiesz mnie w tył, jakim już wypieprzaj stąd, bo ja wolę czarnego niż ciebie, no to ja się pytam, coś tu jest nie na rzecz, nie? No. Więc myślę, że potrzeba był takich Anglików, jak mamy na przykład Julian Rose, który działa tutaj na rzecz polskich rolników. To chodzi ci o tego, co z łopatą, tak? Tak, tak. Zgadza się, no on nie jest złym człowiekiem, on dobrze działa z łopatą, ale wiesz, rolnictwo polskie jest niepotrzebne dla niektórych. My mamy pracować na swojej ziemi dla innych. Tak. Rozumiesz? Dlaczego? Zobacz. Za świnie masz 5 lat paki. Jak uhodujesz nielegalnie świnie w Polsce, masz 5 lat więzienia. Rodzinę. Tak, no jeżeli ja chcę wyhodować świnię i zabić dla ciebie, no chociażby ty przyjeżdżasz do mnie, słuchaj, no poczęstuj mnie normalną świnią, nie? Więc ja wyciągam kawał kabaniny, mówię, słuchaj stary, proszę bardzo, ty jest świnia chowana, no ty poczujesz sam smak tego mięsa. A tu nagle jak hodujesz nielegalnie, co znaczy nielegalnie? No ja mam gospodarstwo rolne, ja mam własną oborę, czy chlewnię, i ja w tym chlewiku chcę utrzymać 4 świnie po to, żeby je później zamordować, a czy zabić i zjeść, ja nie mogę tego zrobić. To kto pozwolenie daje? No człowieku, no to trzeba tak, aby tą świnię, jakbyś nielegalnie ją hodował, bez kolczyka, to masz już od razu wyrok. A jeżeli z kolczykiem, to musisz tak, najpierw tą świnię zgłosić do agencji, że chcesz ją ubić. Później musisz sobie nagrać najbliższą rzeźnię, państwową oczywiście. U nas jakby to jest konstar. Musisz ustalić godzinę uboju tej świni i musisz tą świnię zawieźć, ale żebyś tą świnię zawiózł, musisz, proszę ciebie, mieć samochód odpowiedni do przewozu zwierząt. Jeżeli nie masz takowego samochodu, to nawet się nie wybieraj, bo cię skasują. Czyli przepisy. Przepisy. I teraz tak, koszty, które później jeszcze badanie mięsa jest na miejscu, koszty, które wpakujesz w tą świnię, która jest warta przykładowo 400 zł, 100 kilowa, to okaże się, że przewyższą wartość tej świni. Czyli co, wychodzi na to, żeby zniechęcić tych, oczywiście, tych rolników, tych takich, co mają swoje gospodarstwa, żeby poszli kupowali w sklepie, tak, na przykład bo to jest stanie. Po co te papiery, po co inwestować, organizować, pytać się, jak można pójść kupić w sklepie gotowe. No tak, dobrze, a jak sklepy zamkną? Ale ja mówię, że to jest taka jakby filozofia z tamtej strony, żeby zniechęcić. Zniechęcić Polaków, tak samo jest z kurami, tymi wszystkimi. Z tymi dzikim pomorem świń, proszę ciebie, wściekłe krowy były w Anglii, pamiętam takie czasy, były też, że wyrżnęli krowy, bo komuś zależało na tym, aby wziąć kasę z Unii, nie? I o to właśnie chodzi. Wiesz, polityka jest całkiem inna, niż nam się wydaje. Polityka jest, ja uważam, antynarodowa. Ma zostać w ogóle parę milionów tylko ludzi. Może miliardów, to nie, ale milionów ludzi. Łatwiej do kontrolowania. Tak, do kontrolowania. Zaczipowanych baranów, proszę ciebie, którzy dadzą sobie sobą manipulować. No my jesteśmy tą nacją słowiańską. Nie wiem, czy nas tak zaczipują. Bo wiesz, my zawsze potrafimy się jednoczyć, ale dopiero już w totalnej biedzie. Tak. Jak już giniemy, to wtedy się Polacy zjednoczą. Razem potrafimy. Tak? No niestety, tak. Walczyć no. przeciwko. No. Ale tak to wiesz, jesteśmy, no. Czyli oprócz tych ziół, oprócz jak sobie zorganizować jedzenie, przetrwanie. No, przetrwanie to jest sztuka. Wiesz, każde z miasta sobie wyobraża tak. No, plecaki ucieczkowe. Mamy wszystko tam w tym plecaku na te 72 godziny i uciekamy w las. Wszyscy chcą do lasu uciekać. No i pytanie, co w tym lesie? Jak on nie wie, jak w tym lesie zrobić schronienie? Jak on nie wie, jak w tym lesie zapolować? Jak on nie wie, co w tym lesie zjeść? Jak on nie wie, jak zabezpieczyć się przed tymi kleszczami? Jak on nie wie, jak się ukryć? On nie wie, jak rozpalić ogień. Tu na tym rzecz polega. Tego właśnie uczymy. Aby on, idąc do lasu, czuł się jak u siebie w domu. Czuł się po prostu, jakby wszedł do drugiego pokoju, tylko innej nacji, rozumiesz? Mm. I wtedy on się będzie czuł świetnie. On musi patrzeć i kochać te drzewa, bo te drzewa dadzą mu schronienie. To runo leśne da mu wyżywienie, to zwierz dziki będzie ubity. Nie tylko brać, ale myśleć o przyszłości. Oczywiście, o przyszłości. Jeżeli zrywasz zielsko, przykładowo dziurawiec, to nie będziesz go zrywał od samego korzenia, czy z korzenia wydwał. Ułamiesz go w połowie, bo ta druga połowa ci jeszcze odbije i da ci następne. Tak? Mm. Tak samo ze zwierzyną jest. Nie upolujesz wszystkich, upolujesz tyle, ile potrzeba. Czyli wchodzimy w prawo dżungli, to znaczy w prawo zabijania tyle, ile potrzebuje zjeść, a nie z nadwiązką, wiesz? Mhm. Ubijesz jedno, wyżyw się tym.
Nie mordu, tylko dlatego z chęci mordu. Tak, albo zysku. Albo zysku. Czyli jednym słowem, tu można się. To są te wszystkie zasady, które każdy człowiek powinien wiedzieć tak naprawdę. I kiedyś obowiązywały. Tak, słuchaj, ja pamiętam zawsze. Lata 40, 50, więc tak ludzie żyli. Ludzie nie znali pojęcia pieniądza. Nie było pieniędzy na wsi. Ty hodowałeś świnie, ja hodowałem świnie, ale nikt ci nie wpieprzał z Unii, że masz tą świnię nielegalnie. Tak. Wiesz? Zabijałeś świnie i przykładowo, no lodówek nie było, bo nie znano tego pojęcia, co to lodówka. Kto to wiedział, co to jest lodówka? Ja nie pamiętam tych czasów lodówki. Ziemianka. Była taka ziemianka, albo do studni się wpuszczało kankę z mlekiem, proszę cię, że było zimne, żeby śmietana podeszła do góry. Nie znano innych metod. I właśnie, bijąc świnię, dzieliłeś ją na cztery osoby. Przepraszam, bo coś mnie dusi. Na cztery osoby. Każdy brał. Ziółka może. Być może. Każdy brał, nie, dużo mówię. Każdy brał ćwiartkę, wiesz, tej świni. I później ty biłeś, oddawałeś mu tą ćwiartkę. Mhm. Trzeci bił, oddawał. I w ten sposób. Czyli tak wszyscy razem wspólnie się jakby dzielili i każdy. Bo tak było, tak było. I to było, uważam, najspokojniejsze życie. Wsi pilnowała tak zwana laga. Pilnowali sami ludzie, bo nie było też milicji. Na takich wioskach podwrocławskich, na tych terenach odzyskanych, tam gdzie tam milicjant był człowieku, a pogotowie, a lekarz, nie było tego. Dlatego ludzie sami się leczyli, porody same takie babki z Nachorki odbierały, a teraz się krytykuje, że z Nachor, że tam to, że on jest tego. A czy ten lekarz? Ja tu nie chcę krytykować lekarzy, ani służby zdrowia, ani medycyny, ale powiem ci tak, czy ten lekarz przepisując antybiotyki, on bada pacjenta, on się pyta, co panu dolega? A no tutaj, panie doktorze, żołądek mnie tam boli. No on spektrum ma, antybiotyk, Buch, który działa podzespołowo na kilkanaście tych. I on przepisuje, bo konsorcja, które produkują leki, oni od razu przywożą elementarz, że to jest na to. I to musi zastosować. To działa według tych wytycznych, które dostał. Przedtem to, jak szedłeś do lekarza, tych naszych prawdziwych polskich lekarzy, to on przeprowadzał z tobą wywiad. Pytał się, jakie choroby przechodziłeś, a to i on miał twoją wizję, rozumiesz, wiedział, co w stosunku do ciebie zastosować. Teraz nie. Teraz przychodzi, boli mnie głowa, no to łup. Tak. To. I jeszcze ma 5 minut na pacjenta. No więc właśnie, jak najwięcej pacjentów przemucić, bo za to ma po prostu płacone, jako lekarz taki domowy.